Wybierasz się teraz do Galicji już, czy jeszcze nie? Na nową drogę życia. Zmusiłeś jak Katarzyna. Chciałam cię w białej sukni zobaczyć. Wprawdzie myślę, że będzie w innym miejscu stała, ale wiesz. Stara, ty się stresujesz, ci się ręka trzęsie. Jezu, ja się nie stresuję. A to weź też tak boczkiem, może jakoś, nie wiem, w naszą stronę tak, no tak, no wiesz, będzie tak. Wiesz, no i możemy się śmiać z fotografa. Dziękuję ci, Justyna. Kaśka jedzie z nami! Ale wszystko jest dane po coś, nawet ten czas, że spotykacie się. To ja tu podbiłam serce. Aha, tak, no. Kasi się udało. Sukcesywnie. Dobrze, no, tak człowiek musi współpracować. To, to bez względu, tak. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, posiadałbym wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał. Byłbym niczym. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Wzmożywasz to bardzo mocno. Proszę, patrzę sobie w oczy. Ja, Michał, biorę ciebie, Katarzyno, za żonę. Ja, Katarzyna. Biorę ciebie, Michale, za męża. I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Thank you.